Radio Kraków. Wydaje mi się, że tak każdy człowiek ma coś ciekawego do powiedzenia. To tylko jest kwestia wydobycia tych talentów. Dlatego w Śródmiejskiej Bibliotece organizujemy często warsztaty literackie, gdzie ludzie jak gdyby mogą się przełamać i zacząć pisać. I naprawdę po ubiegłorocznej edycji naszego konkursu, który miał tytuł Kronika Seniora, 3 dni w Krakowie, jesteśmy przekonani, że efekt był niesamowity. To naprawdę pokazane zostało kawał historii poprzez pryzmat ludzkich, osobistych doświadczeń życiowych. I to byli różni ludzie. Ludzie w wieku 60 lat, ale mieliśmy też osoby, które były w bardzo sędziwym wieku. Jedna pani dobiegała setnych urodzin. I nawiasem mówiąc, napisała przepiękną pracę. Wszystkie te prace czytaliśmy, komisja konkursowa czytała prawie że ze wzruszeniem. Bo naprawdę to były tak osobiste i tak niesamowicie napisane rzeczy, że ten życiorysy pojedynczych ludzi przeplatały się z historią. I na nowo potrafiliśmy odkryć drugą część osobowości tych ludzi, których z widzenia niektórych znamy. I stąd nasz apel, żeby jednak seniorzy pisali. Niech piszą, niech się nie zrażają tym, że ich wnukowie, dzieci są zagonieni, zapracowani, nie mają czasu ich wysłuchać. Niech piszą nawet dla siebie, jeśli nie na konkurs. A najlepiej niech piszą i przynoszą pracę na konkurs. Wtedy one mają okazję zobaczyć światło dzienne, prawda, na szerszym forum. No bo ludzie się wstydzą. Skoro do tej pory nie pisałem, to co się będę wygłupiać na stare lata? Przecież ja nie jestem pisarzem. Nie, myślę, że w ten sposób już ludzie nie... Jeżeli się ktoś raz przełamie, to potem bierze udział w kolejnej edycji konkursu też. Ale tak, pani koleżanka ma rację, to rozpoczęcie, bo to nie tylko w dziedzinie twórczości literackiej, czy to prozy, czy nawet wierszy, wspomnień, ale tak samo w różnych formach terapii zajęciowej, malarstwa, krępują się ta pani, która ma 70 lat, ona cały czas albo wychowała dzieci, robiła makaron wnukom, a dopiero jak wzięła pędzel, ona potrafiła, że ona to matejką normalnie, a tak to ona może. I podobnie jest z tą twórczością. To, co koleżanka zachęca, w ogóle ma dość długie tradycje współpracy między i Śródmiejską Biblioteką i Miejskim Dziennym Domem Pomocy Społecznej, gdzie są różne okazje, są i patriotyczne, czy na przykład stworzyliśmy wielopokoleniowe konkursy, i to literackie, i plastyczne, przed kanonizacją Ojca Świętego. Święty uśmiechnięty. I dzieci ostatniego roku przedszkola, poprzez grupy szkół, klas szkolnych, oraz ci właśnie, jak pani powiedziała, do prawie 100-letniej osoby i twórczość literacka. Te dzieciaki z 4-5 klasa niesamowite utwory poetyckie pisały oraz tak samo prace plastyczne oraz te babcie i panowie bardzo, bardzo dojrzali.